678. Hello! Z tej strony Sanitariusz na kolejnym odcinku serii Garry's Moda i dzisiaj sobie gramy w tryb TTT i z nami jest taka poziomka. No i tutaj Haksan, Gabor, Kunkwat i xAmongo. Hejo! Hejo! Cześć! Kurde, trochę więcej zaangażowania w przywitanie, typiarze. No tak. Cześć! Hello! Gramy z Sanitariuszem w TTT! Wow! Dokładnie, elo! O. Panowie, znaleźliście jakąś broń? No, ja mam broń, Gaborku. Nie, żadnej nie. Gaborku, chodź do mnie, albo nie. Jedna winda działa. Chodź, dobrze. Gaborku, pokażę ci. Przypomina mi się ten scena z A Way Out tutaj. Jakim sposobem... Dobra, ci wy tam już nie gadajcie, nie gadajcie. Dobra, zagadamy go, czy go zabijamy? No nie. To wtedy zrobiliśmy twoje. Gaborek, podejrzanie się zachowuje. Ty też właśnie. Dobra. Strzela ktoś! Strzela ktoś! Ktoś strzela. Sani, chodź, Sani, chodź ze mną. Nie jesteś terytorem, więc mi pomóż. Ja nie jestem. No to chodź. We dwójkę. Gdzie jesteś? Na tym przejściu szklanym. Gdzie? A Haksan za mną łodzi. No właśnie nie chodzę z tą koło windy. Bo ktoś się tam zabił. Gabor, chyba. Odwróć się. Dobra, chodź Sani, chodź Sani. Ktoś się strzelał? Kto się śmiał wtedy? To pewno Conquer albo Gabor, albo ty. Ja się nie śmiałem, bo ja słyszałem ten śmiech, no nie mogłem być śmiany. Ej, za tobą, za... Nie, dobra, w porządku, to jest... Ty Wenu nie strasz. Nie, sorry. A ja Haksan nie za mną. Ej, Sani, chodź, nauczymy cię fizyki. Chodź, Sani, chodź. Lubisz fizykę? Strzela Sani, Sani jest straightem na 100, strzela do mnie. Nie, ja cię podejrzewam, to ty... Sani do mnie strzelał, jest sperma, kos. Jesteś terytorem na pewno. Sani jest sperma. Ała, mało mam. Obiłem, obity jest. On otworzył jakieś dziwne przejście. Sani jest, nie wieście mu. Haksan jest traitorem, otworzył jakieś... Ty wiesz, ja w ogóle jestem w bibliotece, ale... Sani jest. Nie wieście mu. Okej. Gdzie wy jesteście? Przeszliśmy przez szklane przejście. Jest obity, ma 50. A, tu jest szklane przejście. Czekaj, chodzi wam o to? Szklane o to? Ta, szklany tunel taki. No to nie wiem, ja skakam właśnie, nie wiem czy to o to chodzi. Skak, to ty, to, widzę cię, nie strzelaj do mnie. Jestem obity, bo mnie Sani. Już idę. A, no dobra. Jestem, siema. Okej, też idę. No dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzieś tu Sani jest, gdzieś tu chodzi, jest, to jest... Dobra, sprawdzam. Jest! Co? Sani, ty jesteś... najgłupszym... Gabor, kto był traitorem? Kto był traitorem? Nie, inaczej. Strzelaliście, Gabor odszedłeś, ja myślałem, że to ty i myślałem, że robiliście jakiś spisek. Ale mieliśmy grać na jednego traitora. No to w sumie też racja. No dobra, generalnie na... Generalnie... No, generalnie to już się stało. Weźcie potem zmieńcie na jednego, no. Jak xAmongo, fajnie się bawiłeś? U mnie ze mną? A tak się święty, panie. Bardzo mi się podobał twój sposób wykończenia. Wiem, mi też. Tak? Co pan tutaj jeszcze nie odwala, panie Gaborku? No. Że jesteś obity, że masz krew na... Ej, do wentów! A dobra, to jest Gaborku, jestem minutentem. Ja potem od razu wyrzuciłem broń, a ciebie zamknąłem. Jestem twoim przyjacielem pisełkiem. Co masz za broń? Popchnę cię szybciej. Spadłem. Ciu, to jest tajemne przejście, nikt nie rozwali. Ej, słuchaj Sani, mam plan. A, ty jesteś... No i sorry, bo chciałem przejść. A jak właśnie chciałem tam zostać, że jak ktoś będzie przychodził mu na głowę. Dobra, to chodź, wracamy szybko i tam... Jest! Dobra, kaper, szybko. Halo. Gdzie my jesteśmy? Ja też gdzie jestem. W recepcji jesteś. To jest polityka. O, dzień dobry. O, dzień dobry, witamy w recepcji u piesełstwa. Proszę, kurde, co za wszystkich. Proszę tutaj przyjść do kolejki. Zapraszam do kolejki. Dzień dobry, jaki pokój w Haksan, co ty tu tak latasz? Dobrze. Generalnie jaki pokój chciał pan zakupić, tudzież mamy do wyboru hotele VIP Room, hotele Plebs Room i jeszcze komputer się zaciął, więc nie wiem co zrobić. Generalnie mamy hotel i miejsce jakie posiadacie. Dobrze, pozwoli pan, że zarezerwuję. Dobrze, może zaraz pan, chodź zaprowadzę pana do pokoju. Dobra. xAmongo, idziemy z tobą, bo wszyscy jesteśmy rodziną cygańską. Oni są dwoma... Ej, ktoś rzucił granat! Chyba, nie, co to było? Musi mi pan wybaczyć, niestety nie znam otoczenia. Złożyliśmy w jednej paczce chipsów. Ale okej. To wcale nie jest podejrzane. Dobra, mam nadzieję, że mnie pan do piwnicy nie prowadzi. Sani, xAmongo... Nie. Powinniśmy do pana pokoju. Powinniśmy jednak być szybciej, żeby oni nie zostali sami te dwóch. O, a co tu jest, tylko zobaczyć? Generalnie to jest pana VIP. Ma pan dostęp do wszystkiego. Ma pan kilkadziesiąt komputerów połączone, karty graficzne i kilkanaście monitorów, tylko musi pan sobie jakoś je ogarnąć i podłączyć. O! Komputer się popsuł. Ja nie strzelałem, nie strzelałem. To strzela. Nie strzelam. To był Haksan. No czemu? Ała, no halo! Haksan. Proszę, o, nie. Dobra, nice. O, Haksan. Mówiłem, że to ta łajza. I ty sani przyszłeś? No bo to był Haksan, mówiłem, nie? Bo Bill zaczął strzelać do nas. To cię nie zabił? To co to za próba? Haksan w każdej strzelce wysadził, bo nie mógł. Ale strzelałem, ale okej, miło. Ten dżikat pod koniec. Nikt się go nie spodziewał. Ciekawe w ogóle, że Haksan w każdym tym. Dobra, zapraszam ponownie do recepcji piesectwa. Zamówienia dotyczące pokojów i innych piesowskich. A, czyli znowu tam, dobra, to czekaj, chwila, idę. Poproszę jakąś kasjerkę tutaj do obok. O, dzień dobry panie Gaborku, co bym chciał pan kupić? Ja bym chciał plebs room, bo za bogaty to ja nie jestem. I proszę mnie nie bić łomem. Proszę mnie nie bić też. Sani? Panie, chwileczkę, idę. Albo do łomy. Dobrze, plebs room już wpisuję. Ej panowie! Co wy robicie? Dobrze. Karta graficzna. Halo, dzień dobry, o, dzień dobry. Ej, co jest? Haksan zabił. Co to było? Haksan go zabił. No przecież ja go... Kto zamordował kogo? Co to było? Dobra, jeszcze powiem przed... Albo dobra, walić. Pff. Ej, stop. Radzi. Kurde! Ty dziadzi. Ja pierdzielę. Kto mnie zabił stołem? Haksan cię zabił, a ja go chciałem zabić. Czemu Haksan zabił mnie stołem? No to jest taki, wiesz, taki nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Ej panowie, to mogę wam opowiedzieć żarcik w takim razie. Chciałem tu przenieść tam do stolarza, ale... A to mi się tak podobało, bo mnie... Ej Gabor, pamiętasz to nasze tajne przejście? Chodź tam, szybko. Dobra, dobra. Ej panowie... Mogę iść z wami? Nie. O, albo chodź typiarzu, dawaj, bierzemy najwięcej osób typiarze. Ale nie, bo to jest tajemna misja, pieseły i piesełstwo. To jest Rzeczpospolita Piesełska. O, Gaborku, to ty? O, sorry, to jest moje. Ej, tu jest jakiś... Ej, oddaj to. Nie, sorry. Dzień dobry. Co za złodziej? Oszust. To chyba trzeba coś włożyć i się chyba te drzwi otworzą. Co za oszust, no. Ej, to chodź. Okradł mi z shotguna, złodziej. Gabor jest podejrzany, bo mi ukradł broń. Bo tutaj też coś jest, jak jest to... Ty, to może być wszystko połączone. Dobra, chodź, idziemy szukać. Chodź, idziemy szukać. Walić, czy jesteś terytorium, czy jestem terytorium, idziemy szukać. Sani, nie proś się o tego shotguna. Granaty rzuca Sani, Sani zabija! Sani zabija granatem. O, a to? Nie zabiłem go. To o, sorry, to było nie tak. Ała, no! Ja idę po stronie. Sorry, myślałem, że to jest ten dekumbun, coś tam. Ale jesteś bezbożnik. Ała! Ogólnie ja tutaj mam stolika. A nie, bo zaczęliście w to strzelać. Zabiję innych. O nie, Haksan mi grozi stolikiem. Dobra, tutaj nie da się wejść. Ej, Haksan, proszę odłożyć ten stół, to jest bardzo niedobrze. Czekaj, ja do stolarza idę. Odłóż ten stół! Nie, bo zabijesz kogoś! Odłóż ten stół! Szybko na Haksana! Pobyłamywany rękami. Daj mi się nim. Ej, co tu się dzieje, panie Gaborku? Gabor jest podejrzany, chce mnie zabić. Sani, nie mów tak. Ej, uwaga, Gabor był spalony granatem, a teraz ma jeszcze więcej HP. 97 mam! Nie oskarżaj mnie, bo cię zabiję. Za oszust. Ej. Jak nie przestaniesz, to cię zabiję, bo mnie oskarżasz co chwilę. No oskarżenia normalne są. Grozi mi pomocy. Sani, jeszcze raz to... No sorry, no. Gabor chce mnie zabić, pomocy. Sani, nie oskarżaj mnie. Nie wiem, ja tu jestem z Amongiem i z Haksanem, więc... Sani. O, pomóżcie mi, kurde, Amongo, weź kurde. Ja się nie mieszam, kurde. No ty oszuście. Ja tam się nie mieszam. Wypadać stąd, sami się zabijajcie. No proszę do mnie nie schodzić, Gabor się w was nie kłótnia. Wy się w was nie mieszamy. My szukamy tutaj tych magicznych Gabor przedmiotów. Jest traitorem na pewno. Nie oskarżaj mnie, bo cię zabiję, no sorry no. No ale ja mogę oskarżać, wszyscy możemy oskarżać. Jeśli mnie zabije Gabor, to jest traitorem. No dobra, to jeszcze da się zaliczyć. Kurczę, jeżeli zabije mnie Sani. Ja nie jestem jakimś piesem prostytucyjnym, żeby mnie można było zabić. W ogóle nie jesteś piesem, jesteś terrorystą. Gdzie robiliśmy fajną opcję, tam się schowamy, nikt nas nie widzi. Ej, Sani stoi w miejscu! No tak, fajną opcję, znowu tam idziemy, no dobra. Schowamy się i nikt nas nie będzie widział. Ty zamienić piesła, nie mogę, bo od razu podejrzenia. Ej, Gabor się zachowuje naprawdę. Ej, Gabor coś kupił w sklepie, widziałem jak się zaczynał, uwaga. O co cicho? Nie, ja cię za... Strzela! Amongo! Kurde. Sani, czemu mnie oskarżasz co chwilę? Nie wiem, bo żeś się dziwnie zachowywał i mi zabrałeś shotguna. No bo wyrzuciłeś. No ale to nie było specjalne, no niechcące wcisnąłem kół. Co ja poradzę, no? No co poradzisz, trzeba oddać złodziejaszku, ty. No, złodziejaszku. Ja już po prostu wiedziałem, że jak mówisz, dlaczego pierwszy nie wchodzę, to wiedziałem, że chcesz mnie tam zamknąć. Bo tam jest pułapka tak naprawdę. Tak, tam jest ta pułapka taka. Jaka pułapka? Dzień dobry, mam shotguna, którego nie wyrzucę. Więc po prostu dobry, ja mam stolik. Ja wcześniej... Ej, proszę, jak się... o, proszę go odłożyć, proszę weź go ten odłożyć. Stół! Proszę go odłożyć. Nie! To jest podejrzane, prosimy wziąć tutaj pana Amongo na muszkę, bo to jest podejrzane. Proszę opuścić ten stół, znaczy to krzesło. Fajny stół. Proszę... Sorry, to było... Nie! Ej, panie, Kunkwat, co ty robisz? Ej, halo. Co ty robisz? Ej, chciał mnie zabić fotelem, to raczej tym fotelem, kurde. To był stolikiem. No ale mniejsza... Ale czemu go zabiłeś, Sani? Odsuń się. Nie ma. No ale zabiłem, bo chciał mnie zabić stołem, no to to... Nie chciałem nikogo zabić. To było uzasadnienie. Gabor, jesteś, kurde, niewinny? Bo to jest bardzo... Ja bym podejrzewał Saniego, bo to morderca. No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, zabiłem, bo chciał mnie zabić stołem, tak? Nie chciał cię zabić stołem. Ale, a zabił cię, nie zabił cię, czyli jest niewinny. Co to w ogóle jest psychologia? Zabili Gabora i to w ogóle robiliście jakiś dziwny. Proszę za mną nie łazić, dobrze? Ja idę za tobą, bo ty tutaj coś knujesz pewnie. Ty knujesz, ty... A ja w ogóle, Gabor, żyję? Ja żyję cały czas. A okej, żyjesz. Chodzę cały czas za Mongiem. Dobrze. No dobra, generalnie. Dobra, to ja mam wyjść. Okej. Dobry. No co to mi drzwi zamyka? No ja chcę wejść do środka, no otwórz mi to. Posuń się. Albo dobra, zostańmy tu, albo nie. Gabor, ty Cage'a! Kto był? Haksan. Haksan, zabiłem Haksana, on był traitorem. Nieprawda. Mongo, czemu mnie zabiłeś? Serio, Gabor był? Ja nie byłem, Haksan był. Haksan był traitorem, bo wbił do mnie i rzucił granata i... Nie rzuciłem żadnego granata. To ja go rzuciłem, ale to smog był. Jak zabiłem Gabora, to myśliło się, że Innocent wins. Ja myślałem, że Gabor. No ja też tak myślałem, że jakiś masakra czy coś. Straszny młyn jest. Oh my god. Znaczy to jest takie złe, młyn jest fajny. O, dobra. O, rozumiem, co tu w ogóle jest? Problemy są jak, nie? Kurczę. O, halo, pan Sanitariusz, dobrze, dzień dobry. Nie mogę. O, śmieszne granaty widzę latają. Nie śmieszne granaty mówisz? Trzeba mieć poczucie humoru. A Mongo, gdzie ty? Czy to jest traitor room? To nie jest traitor room, ale tutaj. To jest stolik room. Ej, bo ja tego nie mogę otworzyć, a ty mogłeś. Conquer, o, dasz. No dobra. Ej, no znowu stoły. Okej. Tajemne przejście. Ale nie zabijaj mnie, jak jesteś traktorem. Nie zabijaj. Pobawmy się trochę. Dobrze, pobawmy się. Tutaj też. Ej, posuń się. Jak ty jesteś traktorem, to też mnie nie zabijaj. Spoko, ale nie jestem. Kurczę, ale tu jest ten. O, tu, ej, faktycznie, tu jest fajne, tu się można przejść tak fajnie, Adam się wrócił, da? Ej, no, tak niespecjalnie już. Ciekawe, czym jeszcze mogę zrobić? Czekaj, spróbujmy. Trochę wiary w siebie. Znaczy ja mam wszystko tutaj errorki, więc tak... Gdzie? Ej! Kumacie, to ja wbiłem tutaj z powrotem. No dobra. Co tu się, Gaborku? Ej, Gabor, dziwnie się zachowuje. Do mnie wchodzi, uwaga, Gabor mógł coś... Ale co ty mnie oskarżasz znowu? Ja cię zabiję znowu. No kurde, mnie oskarżasz co chwilę. Ja w Gaborka wierzę, Śmieszny granat. Sani rzuca granaty. No śmieszne. Sani morduje. A Mongo też rzucił granat. O! Śmieszny, to jest śmieszny. Ej, no co jest, ludzie? To jak mnie ogniem podpala, tak? To jest bardzo zabawne. To nie był podpalający. To był podpalający. To nie ja rzuciłem podpalającego, to był Sani. To ktoś to rzucił podpalający. Ja teraz rzuciłem, odsuńcie się. Jezus młyn. Panowie. Ej, Haksan, Haksan! No nie jestem. Haksan, nie strzelaj, to Haksan był. No. Sanik zabił Haksana. Ale no bo rzucił jakiś granat. To Haksan rzucił granat. Ale Haksan nie jest traktorem, spoko. Ale Haksan rzucił granat, dlatego go zabiłem. Proszę mnie nie zabijać. Czyli za rzucanie granatów zabijamy, Sanitariusz, no, czekam. No, nie no, jak ktoś rzuca granat, który może zrobić krzywdę, no to kurczę jednak zabijamy, nie no. No spoko. No, jestem tutaj, dobra. Ej, ja nie jestem piesełem. Sani myszkami rzucam, masz? No dobra. Ale gdzie jest Conquer? Jestem, dzień dobry. Nie, bo sobie poszedłem na górę, ale zobaczyć, nie wierzę, co Haksan po to, że rzucił ten głupi granat, no. O. Ej, dobra, generalnie, skoro już nie ma granatów, no, możemy wejść tutaj. Conquer, chodź. No. Czekaj, jak się robi tak? Muszę cir cisnąć. Ej. Dobra. Ej, jak to się robi? No pod E. Amongo, popnij mnie, proszę. Popnij mnie, Amongo. Popnij mnie. No. Moment. O, dzięki. Tym crowbarem możesz na prawym przycisku. Ej, kurczę, jeszcze raz poproszę o popnięcie. To wskoczmy tutaj. Dobra. O, dobra, wbijaj. Ej, no nie mógł się ruszyć, no ludu. Ten, nie, ten. Bo niedługo traitorzy już nie będą mogli zabijać. No ja pakę podkładam, typie jak chcę pochodzić, a ten od razu... Sanitariusz pakę podkłada, uważajcie, plantuje. Dobra. Kurczę, piesu plant. Dawaj Gaborek, idziemy za nim. Dobra, chodź. No jasne, chodź. Dobra, jak są tutaj... O, kurczę, tutaj winiar. Ej, tu wódkę można kupić. No spokojnie, popycham tylko. Wódka gdzie? To który z nas... To jest w ogóle, panie mnie uderzyło, ktoś tutaj wysadził to. Ktoś wysadził to, oberwałem, ktoś mnie tutaj... Ej, tak woli ścisłości, kto tutaj był? Czekaj, Amongo. Gabor... To, ja jestem tutaj. Był, wybuchła obok mnie beczka. Ja idę. Haksan, znaczy... Conquer. Haksan, Haksan. To było podejrzane. Jego duch się mści. Znaczy, ja tu byłem, znaczy ja tam byłem wcześniej, ja się mogę przyznać, ja tam byłem wcześniej, ale nie podstawiałem tam specjalnie niczego. Ale no nie o to chodzi, bo wybuchła obok mnie beczka i to jest trochę podejrzane, więc proszę do mnie nie podchodzić. Nie podchodź do mnie, Conquer. To jest trochę pod... Conquer, nie podchodź do mnie, bo cię zabiję. Bo czas mija, traitory, halo. Bo cię zastrzelę. Ej, co za granat? Kurde, no... Ej, rzuca granaty. Tutaj traitorem pachnie Conquer i Sani. No, może jakiś pakcik Amongo taki uno do całej gry. Jak chyba to się zgodzę. No dobra. Bo oni... Sani! Saniego zabordować! Dobrze. Wiedziałem, że który... No, już mnie chcieli, tak? Już mnie chcieli zabić, tak? Mocne gewa, kurde, pany. Nie, mówię już albo ten, albo ten, no właśnie, albo ten, albo ten, dobrze. Połóweczkę poproszę. Dokładnie. Połowa Ukrainy od razu. Dobra, typiarze, lecimy dalej, nie? Gonek, są panu. Piątą rundę inocentność. Na pewno. A to jest taka losowość głupia, że... No strasznie. Ej, nie, musimy skołować kogoś. Możemy na dwóch zagrać, panu. Nie, no wiesz, to następny odcinek może teraz kogoś skołujemy jeszcze. Ja Wolfox, napiszę do Wolfoxa, może wiem. No Hubercika może napisać. Hubert to w ogóle takimi pierdołami się nie zajmuje. On tylko programowanie, kebaby, programowanie. To jest stok życia Huberta Mążki. No i jeszcze nagrywki z Bladim. Ej, Haksan, czemu się kąpiesz w tym basenie? Ładnie go tutaj obrażasz. No właśnie, jak on to obejrzy. Ja mu to wyślę. No on to potem zobaczy i tyle będzie. Ja nikogo tu nie obrażam, ja się do niczego nie przyznaję. Jesteś pewny? Hubert, jeśli to słyszałeś, to oni cię obrażają, przekonałem cię cały czas. Hubert, może Hubert Sani, to jest na nagraniu. O nie, zamknęli mnie! Ej, czy to jest pułapka? Tak! Ktoś może wypaść za to. Tak, to jest pułapka. Tani albo wyłaź, bo tam... Dobra, dzięki. Tam, dobra, spokojnie. Ale kto to mogło wybuchnąć? To otworzyłem cię, Gabor. Ja próbuję model, o. Gabor, ja ci otworzyłem, jak co? Spoko, dzięki Sani, dzięki. Gabor, możemy sobie ufać. Jesteś innocentem? Tak, jestem. Dobra, to chodź, idziemy. Będzie niepersonalna. Ty siebie już nie liczysz, tak? No, mnie tu nie było. Ja chciałem tu wejść. Ej, co on wyzany? Ej, właśnie, ej, chodźcie. Ej, zbustuj mnie ktoś, zbustuj mnie. Chodź tu. No chodź. Czekaj. Wejdź, co? O, jeszcze mnie, panowie. O, co? Ale tutaj jest w ogóle do dupy. W ogóle nic nie ma. O, no. O, ej, ja mogę na tobie, czekaj, stój. Czekaj, no czekaj! No panie, Kunkwat chce mi zabić. No nie chcę cię zabić, chodź tu. No to puść broń. A dobra, dobra. No to sobie radzisz. Ale nie, no weź ją, tylko kurde chciałem, żebyś ją zmienił. O, panowie, patrzcie telefon. Czekaj, tylko weź ten, o, dobra. No, kucnij. Go, my glorious steed. O, jestem. Nie, wskoczył, patrzcie dzika. Jaki telefon? To nie jest. Ja strzeliłem. Telefon jedzie? Okej. O, dzień dobry. O, Sanitariuszku, dzień dobry. Halo, policja, proszę telefon. Generalnie mam do pana sprawę, bo ostatnio tutaj byłem po prostu niezadowolony z usług, który daje wasz hotel, dlatego dzisiaj robimy balangę tutaj i nie ma. Kurczę, albo daję co za hotel, albo... No. Proszę mi tu za hotel oddać. A ile kosztował? 2 złote. Aha. Dobra, ej, generalnie ktoś się nie odzywa. Haksan, właśnie. Nie odzywasz? Odzywam się. No. Ej, Haksan jest bardzo podejrzany. Jestem na balkonie. Ej, dobra, Conquer, dobra. To ja Conquerowi ufam. Conquer i Gabor jest 100% friendly, ale Amongo i Haksan są trochę bardziej podejrzani, no. Haksan tam na balkonie. Mi się wydaje, że ktoś tutaj za dużo gada. Tak, na pewno ja. A, bo ty, dobra. Nie mam okna, okej. Możesz mnie zepnąć. Nie mam okna, widzisz. Dobra, ja tu stoję. Ja nie będę spychał, bo nie chcę sobie tutaj ubrudzić. No oczywiście. Ej, generalnie, już masz inaczej, powiem wam tak, jak ktoś przechodzi obok beczek, powiem wam tak, jak ktoś przechodzi obok... Masz tutaj piękny okaz zdrowia i co z nim zrobić. Ej, słuchajcie, jak ktoś przechodzi obok beczek albo stoi na krawędzi, to nie, to jest jego. No, to jest fakt. Okay. To jest niepisana zasada. Okej, okay. Wiem, że albo stanie, albo Conquer jest zdejdą. Ja nie jestem zajcukiem, ale sugeruję XAmongo, bo dawno nie był. O Jezus, to było piękne! A dobra, panowie, gdzie wy jesteście wszyscy? Conquer, ja tobie ufam. Przypominam, ja że któryś z was zamknął worka, więc... Tak, Conquer, robimy specnaz. Co to za niszczenie mienia piecowskiego? Robimy specnaz, tak? Co to w ogóle jest? Gabor, można z drogą dedukcji to zrobić. Gabor... Wcześniej Sani, to teraz może Conquer. Ej, nie, ja sugeruję, że to ja? No dobrze. Conquer, Gabor... Ej, widzisz co tam jest, Sani? Ej, popatrz! Ej, Sani, chodź tu na chwilę, patrz. Tam jest... Ej, kto tam graffiti dał? No patrz. Moje widziałem. Graffiti tam obok jest... tego, obok okna dobra, jest. Dobra, ty typiarzu, ty... To co? Ja wiem co ty masz na myśli. To no klikam se, no. On mnie bije, gwałci. Ja mam kobietę Kapitana Amerykę. Ty się kręciłeś przy windzie znowu, Conquer. No i? Co ty robisz, typiarzu? No ja zbijam szkło. No i co iść? No, dobra. XAmongo tutaj kurde się dzieją do rzeczy. No ja ci tam ten, zobaczymy. Kurde! XAmongo, ty co ty? Co ty tak tu za mną chodzisz, no? Co? Bo 30 sekund zostało. No, dobrze, patrz, po prostu przyszedł... O, cześć na nich. Ej, XAmongo się podejrzanie zachowuje, bo stoi na dystansie. No właśnie. On ma dystans. Albo Gaborek, jak ale wątpię, Gabor nie. To jest Conquer. To jest XAmongo, XAmongo 100%, XAmongo. Nie, po XAmongo. Ja, ej, no proszę we mnie nie strzelno, kurde. To co? Aha. Co? Co ale, dobra, ale to było podejrzane. No dobra, ale to było podejrzane, że siedziałeś na dystansie, nie? Ale ja wykluczałem was, bo wiadomo, że ktoś z was zamknął Gaborka. No teoretycznie tak. Te pany, koniec odcinka czy ostatnia? Nie, no jeszcze jeden. Dobra, ostatnia. A Haksana... Ty się dawaj na górę, typiarze. Ej, tu się na górę dawaj, kumacie. No właśnie, teraz tak... Ej, no właśnie, kurde. Ej, tu jest kolejna jakaś bekaja. O lol. Beka? O lol, ej. Ty, patrz jak blisko tutaj się na górę. Ja strzelam jak co do tych, jak ty patrz jak blisko tu się w ogóle dało wejść na górę. W ogóle tutaj się, kurde, dało wejść. No patrz, przecież to było tutaj. Ej, no faktycznie. Ej, to może, ej, kto tu rzucił? XAmongo jest, kurde... Ej, proszę się... I co to za granat? Halo? Ej, nie minęło jeszcze nawet 30 sekund, nie? Chodź zobacz. Ty chcesz mnie tu zabić? Nie, spokojnie, chodź. Takim, kurde, jeszcze... Nie. Chodź. Nie, spokojnie. Chodź, pokażę ci kotki w piwnicy. Pokażę ci. Na dachu ci kotki pokażę, chodź. Boję się. Ładnie to, prawda? Co to jest? Nie wiem, ale ładnie tu. Dobra, generalnie tutaj typiarze to jest bardzo podejrzane, co wy tutaj robicie. No jak wy tak możecie w ogóle, to jest bezbożnictwo. Chodźcie na dach, szybko. To jest będzie inkwizycja. Przy windzie jest wejście na dach. No, idę. Gdzie ty jesteś? Ja jestem już na dachu, generalnie. No, dzień dobry, panie Kunkwatku. Co pan tutaj wyrabia? Próbuję wziąć... O, typiarzu, kumasz. Patrzcie, tutaj okienka są ładne. O, tutaj jesteś, dobra. Konquer, chodź tutaj. Bustój mnie. Patrzcie, na dole jest ktoś tam, ktoś grasuje na dole. Kurde, no chwila, bo nie wiem gdzie on iść. Gdzie wy jesteście, panowie? Gdzieś ktoś na dole tam grasował. O, przy basenie. Szybko. O, faktycznie, przy basenie ktoś jest. Chodź tu szybko. Hej, ty, przy basenie. Ała! Generalnie tam... Kto tu strzela? Ej, ja nie wiem co robić teraz, nie? Gaborku! Help me, please. No, już ktoś zginął. Chwila, właśnie tu strzela kto. Ja strzeliłem, żeby wejść, nie! Haksan. Ja cię strzelał. Dopiero broń podniosłem, ale... Co tu się strzelał? Bo XAmongo jest, bo tam XAmongo ktoś tam strzelał. O. Aha. XAmongo jest, no tak. To nie ja jestem! No zabiłeś, znalazłeś ciało innocenta. No strzelał we mnie! Albo Sani jest tak cichutko siedzi. A, Sani się zabił? Co to jest? Co? I on wpadł chyba. Nie chcę tu wchodzić, coś tu nie gra. Tak perfidnie. Coś się tu bawi. Czemu jest cicho? Livecheck, halo? Halo? No Haksan, kto jeszcze? No nikt. Strzela coś do mnie! Strzela ktoś! O wow, uciekam z tym. Kto odchodził? Ja chodzę cały czas. Tak jest... Gdzieś... O, już Nieważne. Okej. Proszę się nie śmiać. Bo ja nie wiem... Gdzie wy jesteście? Haksan, chyba zostaliśmy we dwójkę i to ty... No tak. Nie, Amongo jeszcze żyje. Amongo jeszcze jest i Sani. Chyba, że Sani nie żyje. Sani nie żyje. No to Amongo jest rejtem, to planowanko. Chyba. Pewnie zaraz dostanę w plecy, no ale... Jest tam! Jest Amongo. Okej, łatwo. Bardzo. Będę się bronił. Będziesz. Gdzie on jest, panowie? Na dachu. Jak on przed... To jest ten moment, w którym można zacząć coś mówić już jak się umrło, czy jeszcze nie? Nie. Ojejciu, co ty? Ja. Taktycznie. Czy on jetpackiem tam wleciał? Amongo, chodź na solówę na dwóch. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to jak są dwie osoby i nie mogą się znaleźć. A, dobra. Ej, to właśnie, wy się nie możecie znaleźć, no to spoko. To nie jestem ja, jak ty jesteś, to mnie zabij, jak nie jesteś, to kaput. Nie, no to... Ja nie jestem. Ten Deadringer, zegarek! Zegarek, no! Zegarek Amongo, jest na dachu, nie zabijaj. Okej. Deadringer. Wspaja się bawi z Team Fortressa, widzę go! Nie, to ty? Nie. Ty byłeś na balkonie? Nie. A, na balkonie. Tak. A, dobra. Także tego. Tak sam. Nie no, nie zabiłeś mnie, nie możesz być. Nie bawiłbyś się tak ze mną. Chyba. Pewien jesteś? Jestem tego pewien. Dobra, ma 6 sekund, no. Chyba. No tak. Nie zabijaj. A, jeszcze overtime, no przecież. Nie wiem, co mogę zrobić. No, ale on kutabani po prostu. To aż boli w oczy. Amongo, byś się pokazał. Nic panu. Ej, spektatorze, ile overtime zostało? 33 sekundy. Dobra. Dzięki. To ja się kitram, no on musi przyjść, nie? Bo ty, Haksan, strzelbeczkę to, no. Strzelb to. Prawo, Gabor, po prawo masz, strzel w to i się powinno otworzyć przejście. Pokczam. Co ty mu chciałeś podpowiedzieć? Samobójstwo. To normalny wystrzelił tych dwóch. Nagle by mu się otworzyło przejście. Tak. Nagle by mu się otworzyło przejście do lepszego świata. Dobrze, no. Amongo, naprawdę. Kto był traitorem? Amongo. To bardzo dobrze, Amongo jesteś traitorem. To panowie, koniec odcinka, elo. Nie no, można jeszcze chyba jedną rundkę tak szybko. Nie no, jest 30 minut, co nie? A w sumie też jest timing, dobra, elo. Dobra. Elo, cześć.